Park imienia Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Sobięcin to miejsce zapomniane przez wielu Wałbrzyszan. Tymczasem dzięki staraniom Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych odzyskał dawny blask i stał się doskonałym miejscem do weekendowego, rodzinnego wypoczynku. Parki w Wałbrzychu są szczególnym miejscem, dlatego że można się tutaj zrelaksować z rodziną. Bardzo chcielibyśmy, żeby te piękne miejsca w Wałbrzychu zaczęły żyć swoim życiem. Pomysł, który podsunęła Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, żeby rozwinąć taką ideę strefy kulturalnie, znakomicie się sprawdza właśnie w parkach. Właśnie na terenie zielonym, w miejscu, które jest dostępne dla wszystkich. Tak się składa, że działalność kulturalna, która przychodzi do słuchacza, jest najlepiej odbierana. Pomysł strefy podobał nam się, realizatorom podobał się bardzo, dlatego że zdecydowaliśmy się zaproponować muzykę klasyczną, muzykę poważną. Muzykę graną przez naszych wspaniałych muzyków Filharmonii Sudeckiej. Oni też żywo zareagowali na ten pomysł, żeby pokazywać się nie tylko w pięknej sali Filharmonii Sudeckiej, ale także pośród naszych słuchaczy, którzy być może czasem pamiętają Filharmonię sprzed wielu lat. Mamy taką nadzieję, że dzięki tym koncertom zechcą odwiedzać Filharmonię. Pomimo niesprzyjającej aury, piknik rodzinny w dzielnicy Sobięcin należy uznać za bardzo udany. W czasie, kiedy dorośli słuchali muzyki poważnej, dzieci korzystały z zabaw i gier przygotowanych przez animatorów. Były ogromne bańki mydlane, malowanie buziek oraz budowanie konstrukcji z plastikowych rurek. Na głodnych czekały kiełbaski z grilla, a na deser arbuz. Najmłodsi uczestnicy pikniku zdecydowanie wybierali watę cukrową, po którą ustawiła się spora kolejka. Dlaczego ludzie przyszli do parku? Możemy powiedzieć, że to wspaniałe miejsce, dlatego tutaj przyszli. Ale też musimy być szczerzy i musimy powiedzieć, że przez wiele lat, przez kilka dziesiątków lat w tych miejscach życie właściwie kulturalne nie funkcjonowało. Ono było pewnym undergroundem, co oczywiście jest bardzo cenne, ponieważ wszyscy gdzieś musimy spędzać czas. Ale dzięki temu pomysłowi ten underground stał się jakby bardziej dostępny dla kultury naprawdę. I my rzeczywiście razem z mieszkańcami dzielnicy możemy się tutaj spotykać, słuchać razem muzyki, zajmować się działalnością, znaczy zajmować się wypoczynkiem, tak samo ruchowym, jak i kulturalnym. Dzisiaj malowaliśmy twarze, puszczaliśmy bańki, ale także przygotowywaliśmy instrumenty ze śmietnika. Grała orkiestra śmietnikowa, dzieci świetnie się bawiły, świetnie śpiewały, także myślę, że park jest takim miejscem, do którego wszyscy możemy przyjść, świetnie się tam poczuć i rzeczywiście spotkać się przy imprezie kulturalnej, którą z chęcią, myślę, instytucje, a także
osoby zaangażowane w intensywność życia w Wałbrzychu chętnie się włączą. Organizatorem pikniku było Stowarzyszenie na rzecz Działań Artystycznych i Kulturalnych OKultura, które wsparła Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park.